święty i błogi spokój. Tą samą gumę możemy użyć po prostu do zabawy, do rozciągania, urywania. Możemy ją później zdusić, jednoważyć. Tą samą gumę możemy użyć jako pocisku. Robimy z niej kuleczkę. I na przykład siedząc w ławce w szkole, nie lubimy nauczycieli. Tą gumę bierzemy w te dwa palce. Tak, delikatnie przytrzymując. Kolejnym palcem wystarczy tu przyłożyć i pstryk. I nauczycielka dostaje plecy. Pytanie tylko, czy zgadnie, kto to zrobił. Taką gumą można uszczelnić jakiś inny otwór. Na przykład, gdy mamy katar. I do wielu innych czynności. Dziękuję.
falsa abrir las manos. Pomogę, wyborze, odpowiedniego niewolnika. Bo w przeciwieństwie do tego, jak się dzisiaj to robi, sprawdza się dokumenty, wykształcenie, ale czy o to chodzi, żeby niewolnik był wykształcony? Ja może tu przyprowadzę taki rekwizyt, który nam w tym pomoże. Yeah.